Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę, jak pobrać projekt Laravel z GitHuba. Wybrano branż tego projektu. W moim przypadku dev. Branż dev. System to Ubuntu 20.04 u mnie. Więc tak. Robimy git clone minus b dev i tutaj jest link. Ten link pochodzi z GitHuba. Mam tutaj swój projekt Kamil Laravel. Tu jest branch dev i to jest właśnie ten link. Ja już te polecenia przerobiłem, więc tak, można go skopiować, ten link, i zrobić to polecenie. Git clone minus b, dev to jest nazwa branży, i tutaj wkleić. Czasami może nie pójść. Więc przez sudo można zrobić. Sudo git clone minus b dev, nazwa branży to dev i tutaj ten link, który jest skopiowany z GitHub. Teraz trzeba przejść do projektu i zrobić Composer Install, to znaczy, przepraszam, nie. Na początku trzeba nadać uprawnienia. Czyli tutaj mamy uprawnienia. Tak. I dopiero jak nadamy te uprawnienia, jak wykonamy te polecenia, to robimy tak. Composer install. Teraz to zrobiłem, więc mam tutaj. Wcześniej pokazywałem w innym filmie, jak instalować Composer. Proszę zobaczyć inne moje filmy też. Zapraszam serdecznie. npm install, tutaj Node.js trzeba było zainstalować, ale to też jest w innym filmie. Kopiujemy przykładowy plik konfiguracji do takiego, że tak powiem, oficjalnego, czyli kopiujemy plik env example do env. Oczywiście z kropką, to tu jest. Tak, warto sobie otworzyć ten plik. Można otworzyć go w takim edytorze nano. Ale można też Visual Studio Code. Tu jest ten plik env. I tutaj jest appname. Tutaj ja już wygenerowałem klucz, on na początku powinien być pusty. Tutaj można wpisać domenę. Będę chciał taką właśnie utworzyć, ale to jest domena lokalna. Zwróćmy uwagę na bazę danych. Tutaj jest MySQL, tutaj jest dobrze. Oczywiście ja na lokalhoście pracuję, ja pracuję lokalnie na razie. Tutaj to już było. Tak, czyli to było, to było, to było. Baza danych to jest Kamil Laravel. I to chyba też już było. Po nazwie folderu może. Tego projektu.
tutaj jest root i paszport. Ja tak sobie utworzyłem. Root i paszport. Otworzyłem, tam mam go w wcześniejszych filmach. MySQL i PHP MyAdmin. I takie dane nadałem. Dalej to na razie nas nie interesuje. Chyba. Dobra. Czyli tak, npm install, kopia pliku przykładowego do oficjalnego, dobra. I właśnie tutaj jak przedtem to otwierałem w nano, teraz to pokazałem Visual Studio Code. PHP Artisan Key Generate, to właśnie generuje ten kod, ten klucz, potem, bo on był najpierw pusty. PHP Artisan Migrate, bo mamy już migrację, powiedzmy, w projekcie. Czyli chcemy utworzyć sobie tabelę, tylko tak. To tak. Compose install, npm install, kopiujemy ten plik konfiguracyjny PHP Artisan Key Generate, pusta baza danych. Tak, wcześniej przed migracjami, przed PHP Artisan Migrate trzeba utworzyć pustą bazę danych. Ja to zrobiłem w PHP MyAdmin, którego instalację też pokazałem we wcześniejszym filmie. Baza danych Kamil Laravel. Odświeżę ją. Bo ja przypominam, ja tamte polecenia już wykonałem. Na przykład baza danych Kamil Laravel, tabela users. Tutaj coś tutaj jest. No jest pusta ta tabela users, ale to akurat nie umie w przykładzie. Projekty w fazie deweloperskiej mogą mieć jakieś testowe dane. Więc po PHP Artisan Migrate zrobiłem PHP Artisan Migrate Fresh Seed. Czyli te dane powinny się dodać seederów do tabel. Jeżeli są. Następnym poleceniem jest PHP Artisan Server. Laravel ma wbudowany serwer. Dobrze. I teraz jak wpiszę w przeglądarce localhost 2.8000 łamane na... Tutaj mam jakiś root. No to mam coś takiego na przykład. Tutaj tworzyłem sobie grida w Bootstrapie. Gridy. Można otworzyć stronę główną. Warto też sprawdzać, czy podstrony działają, bo miałem kiedyś taką akcję, że nie działały mi podstrony, a działała strona główna.
Zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.